W ramach kampanii Płuca Polski spotkaliśmy się w Kołobrzegu, aby zbadać kondycję płuc turystów oraz mieszkańców tego miasta. Szczególnie ważne jest dla nas to miasto, ponieważ jest tu bardzo dużo sanatoriów i tym samym dużo seniorów. Kampania Płuca Polski ma na celu uświadomienie społeczeństwa na temat POHP, czyli przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Pielęgniarki wykonują bezpłatne badania spirometryczne, natomiast hostessy wykonują badania POHP skanerem, który ocenia ryzyko zachorowania na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Stoisko usytuowane jest niedaleko latarni morskiej ze względu na naszą akcję Zaświeć światełko dla chorych na POHP. Mieszkańcy oraz turyści Kołobrzegu mogą dmuchnąć w latarnię, zapalając tym samym światło i jednocząc się, pamiętając o chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Objawy, które bezwzględnie powinny nas zaniepokoić i skłonić do pójścia do lekarza, to są na pewno kaszel, zadyszka, odkrztuszanie wydzieliny, bardzo szybkie męczenie się, trudności w poruszaniu się. Wymienione objawy mogą oznaczać to, że mamy astmę, mamy rozerwane płuc, ale mamy bardzo poważną chorobę POHP, obturacyjną chorobę płuc, która jest przewlekła, która jest utajona, narasta z każdym dniem powolutku i nie zauważamy jej dzisiaj, ale ona ukradkiem zabiera nasze płuca. Dużym problemem niestety jest brak świadomości społeczeństwa, co to jest za choroba, jakie są jej objawy, kiedy mamy się zgłosić do lekarza. Tylko 25% niestety pacjentów, którzy chorują, wiedzą, na co chorują i jak można sobie z tym radzić. Jest sanatorium w Kołobrzegu i jesteśmy na spacerze i jest okazja zrobić badanie, więc zrobiłam badanie. Przychodząc zauważyłem właśnie, że jest coś takiego. Warto skorzystać. Moje koleżanki, które wcześniej tutaj spacerowały, zrobiły sobie spirometrię. Pomyślałam sobie, że też mi się przyda i dlatego tak podeszłam tutaj. Jestem ciekawy, jak ta moje płuca, bo to wieki, bo to, że nie, ja nie palę, nie piję, ale to różnie bywa, prawda? Z płucami, no to dzisiaj raki są różnego, nie wiadomo, kiedy się może pojawić. Wynik bardzo dobry, tak jak na mój wiek, 30, jako 34-latka. Dzisiejsza akcja pokazała nam, że jednak jest zainteresowanie, że jednak dbamy o nasze zdrowie i chcemy sprawdzać nasze płuca. Dzisiejsze wyniki były bardzo różne. Część osób, znakomita część to byli palacze i u tych pacjentów niestety wyniki były dużo gorsze. Dla przykładu pacjent, który miał 60 lat, jego płuca były 97-letnie.